Drag me out to the nearest bar, and hours later we were on the run. It smells like trouble all day in the car. Hey, come on over, it'll be fine. I would rather stay home alone, playing Sudoku on my phone, conversation with a stranger. Idę na pole dance, ale w ogóle pierwszy raz od dawna świeci słońce i jakoś tak od razu człowiek ma więcej energii. To ma taki wielki wpływ na samopoczucie, niesamowite. Hi guys, dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Mamy wtorek, godzina 10:30, właśnie wróciłam do domu z pole dance'u. Miałam taki mega produktywny poranek, bo wiecie, wstałam o 6:30, zjadłam śniadanie, wypiłam kawę, zrobiłam makijaż, wyszłam z domu i jestem już po treningu. Już od 3 tygodni chodzę na pole dance, co mnie mega cieszy, bo to było moje takie główne postanowienie w tym roku, żeby wrócić do aktywności fizycznej. Co chciałam powiedzieć, zacznę chyba prowadzić taką nową serię vlogów. Nie wiem jak to wyjdzie, ale nazwę ją Video Diary. I chciałabym prowadzić taki serial z mojego życia, nie mam pojęcia jak to nazwać, ale po prostu wszystkie moje przemyślenia, żeby mieć taką pamiątkę i będzie to blok z kilku dni. Ten tydzień mam o wiele luźniejszy, bo w zeszłym tygodniu miałam 12 zaliczeń, czułam się jak wrak, byłam zmęczona psychicznie, fizycznie, na każdy możliwy sposób i miałam dosyć. Jedyne o czym myślałam, to żeby zdać fizjologię, genetykę, angielski i inne przedmioty, a teraz czuję taką ulgę. Został mi jeden egzamin z anatomii, który mam za 2 dni, więc na spokojnie mogę się jeszcze do niego pouczyć. Zajęcia zaczynam dzisiaj dopiero o 16:30, coś w tym stylu, ale przed zajęciami jeszcze się spotkam z moją przyjaciółką, ale żeby wykorzystać ten dzień, żeby nie stracić tego poranka, pójdę się pouczyć może na godzinkę, półtorej do biblioteki, bo tutaj w moim pokoju za dużo rzeczy mnie rozprasza, a mam blisko do biblioteki, więc czemu by nie skorzystać. Romantyzujemy jeszcze naukę. Przez to, że w zeszłym tygodniu miałam tyle zaliczeń, czułam na sobie wielką presję. Wiecie, bardzo mi zależało, żeby zdać to wszystko w pierwszym terminie, dlatego byłam tak zmęczona, a dzisiaj poszłam na ten pole dance, mogłam się wyszaleć, wyżyć na tej róży. Czuję się taka pobudzona, mam bardzo dużo energii, dobry humor. Pomimo tego, że mało co umiem na tą anatomię za 2 dni, jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Chciałabym, żeby główny temat tego vloga to było bycie milszą dla siebie. Właśnie przez to, że bardzo dużo uczyłam się w zeszłym tygodniu, chciałabym nieco zwolnić, skupić się na sobie, robić takie małe rzeczy, które mnie uszczęśliwiają, ale wszystko brać tak na spokojnie, nigdzie się nie spieszyć. Na przykład teraz chciałam pobiec szybko do biblioteki, ale najpierw postanowiłam wypić herbatkę, bo tego właśnie potrzebowałam. To wydaje się takie proste, małe, ale może mieć to na nas bardzo dobry wpływ. Także mam nadzieję, że jakoś spędzimy sobie razem ten tydzień. Chcę próbować też nowych form vlogów i na ten moment dopiję herbatkę, ogarnę się, spokoję się i pójdziemy do biblioteki. Także taki szybki update, a ja zapraszam was do oglądania. Mam strasznie zabiegany dzień, zaraz znowu wychodzę z domu spotkać się z przyjaciółką przed studiami, ale pokażę wam, co mam w tej papierowej torbie. Chcę próbować nowych rzeczy, więc w styczniu zapisałam się na warsztaty ceramiczne, gdzie zrobiłam sama talerzyki i kubeczek. To było w ogóle mega fajne doświadczenie, bo nie miałam pojęcia, że tak to się robi. Widziałam, jak to się szkliwi, koloruje i w ogóle. Ja uznałam, że w trakcie sesji fajnie będzie się jakoś tak zrelaksować. Powiem wam, że mega mi się podobało, ale jednak to, co zrobiłam, nie wygląda mega profesjonalnie, ale naprawdę się starałam i liczą się chęci. Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju talerzyki, kubeczki. I mam tego za dużo, dlatego zrobiłam sobie kolejne. Na początku kubek wygląda on tak, jest przeuroczy. Chciałam, żeby on był ombre, ale coś mi nie wyszło. Ale koniec końców nie wyszedł najgorzej. W środku też jest błękitny i będę z niego piła codziennie kawę teraz. Tego nie zrobiłam ja, to zrobiła Marta ze Spiek Studio. Mamo, nie oglądaj tego. Jak odbierałam, to nie mogłam się powstrzymać, bo moja mama ma niedługą urodzinę. I bardzo jej się podoba kubek, który mam. Dlatego postanowiłam jej na urodziny kupić właśnie taki, o, kubeczek. No i ten wygląda profesjonalnie, nie? I teraz pokażę wam dwa talerzyki, które zrobiłam. Pierwszy jest taki
taki mniejszy, jeszcze nie wiem, co mogę na nim jeść, albo jako podstawkę na jakąś biżuterię. Dobra, z tego jestem najbardziej dumna, bo w ogóle nie wiedziałam, jak to wyjdzie. Jak sobie to malujecie, to jeszcze nie jesteście pewni, jak będzie wyglądał efekt końcowy i to jest w ogóle mega fajne. I właśnie mega byłam ciekawa tego talerzyka, jak on wyjdzie. I ten talerzyk jest o wiele większy, także na pewno chciałabym jeszcze raz na takie coś pójść, może za jakiś czas. Zrobił mi się tutaj lekki bałagan, wszystkie tutaj papierki wyciągnęłam, śpi też Nemo, no ale znowu wchodzę z domu. Tym razem wrócę dopiero jakoś o 19 po zajęciach, ale ogólnie lubię takie dni, w których dużo się dzieje. Wiadomo, dla każdego zabiegany dzień to coś innego, ale już nie gadam, bo spóźnię się na pociąg. Wtorków na mojej uczelni i to, że przez pół roku wracałam do domu o jakiejś 22, bo kończyłam zajęcia o 20:30 i zaczynałam zajęcia o 16, więc jakby cały dzień miałam zawalony, ale już nie chcę narzekać, bo to był ostatni wtorek w tym semestrze i mam wielką nadzieję, liczę na to, manifesty, że plan mi się zmienił i wreszcie będę miała zajęcia o normalnych godzinach, bo naprawdę ciężko wyrobić sobie jakąkolwiek rutynę na takich zajęciach. Jutro przez to, że zdałam zerówkę, nie muszę iść na pierwszy termin egzaminu, także pewnie znowu się pojadę z przyjaciółką gdzieś pouczyć, ale dzisiaj jestem tak zmęczona. Na tyle, ile ja się nachodziłam. Potrzebuję odpocząć, przebrać się w piżamkę, wykąpać się i w ogóle. Jestem po mojej wieczornej rutynie, bo suszyłam włosy i ostatnio na promocji w Rossmanie dorwałam taki wałek do włosów. Zawsze chciałam spróbować jakoś wydobyć skręt z tych prostych drutów i wiem, że to jest mało możliwe, żeby coś pomogło, ale zawsze warto spróbować. Jeszcze nie wiem, jak się tego używa. Mam instrukcję z tyłu. Mamo! To wygląda, idę w tym spać i zobaczymy efekt końcowy rano. W środę totalnie się dzisiaj nie wyspałam, bo tak biało w nocy, że nie mogłam spać. I jeszcze tak średnio wygodnie mi się w tym spało, ale zobaczymy efekt końcowy. Jestem mega ciekawa, jaki szok ze mnie wyjdzie. Dzisiaj wychodzę z domu dopiero o 13, a do tego momentu chciałabym zrobić zdjęcie do jednej kampanii i tak się ogarnąć. Wyglądam jak Chopin. Ale ja bym chciała mieć takie włosy na co dzień. Ale ekstra, ale mi się to podoba. Look at this, loczek. Żeby to się utrzymało. Nie mogę się do siebie przyzwyczaić, ale nawet kiedy mam gorszy dzień, nie wyśpię się albo coś, lubię się ogarnąć, lubię wstać, pościelić łóżko i zrobić coś w kierunku, żeby się obudzić i poprawić sobie nastrój. Jak mówiłam, dopiero na 13 wychodzę, ale dzisiaj jest premiera mojego e-booka, chciałabym zrobić zdjęcia, więc zrobię sobie jakiś taki szybki makijaż. Zaczął się luty, ja nie mam pojęcia, kiedy styczeń zleciał. Mam wrażenie, że dopiero co były święta, Sylwester, a to już pierwszy miesiąc 2023 roku minął. Wydaje mi się, że szybko to zleciało przez to, że miałam właśnie egzaminy na studiach i wpadłam w taką rutynę naukową, jeszcze mój brat miał ferie, więc siedział w domu, więc jakby ja odczuwałam, że cały czas jest ta przerwa świąteczna. Moje dni polegały na tym, że jechałam na uczelnię albo do biblioteki się pouczyć, pole dance, jedzenie, może jakieś spotkanie ze znajomymi, ale w 80% była to nauka, no ale jest to troszkę przytłaczające, bo po pandemii czas tak mi leci przez palce, nie mam pojęcia jak, ale tak podsumowując, styczeń był dla mnie takim ciężkim miesiącem. Mówiłam wam to w poprzednich vlogach, że zmagam się z extreme hunger, przybrałam trochę na wadze i moja głowa bardzo tego nie akceptowała, a jednak w tym procesie recovery zdrowienie i przybranie na wadze to jest właśnie klucz. Nie chcę opierać całego mojego kontentu na mojej chorobie, ale jednak to przeważa teraz w moim życiu i chciałabym pokazywać innym, którzy też się z tym zmagają, że to jest naturalne, że podczas recovery są górki i dołki. Miałam też bardzo dużo stresu związanym przez studia, bo organizacja AWF-u zostawia wiele do życzenia i ciężko było z kimkolwiek się momentami dogadać, no ale też to było stresujące, bo to była pierwsza sesja na tych studiach, nie wiedziałam, czego się spodziewać. Jeszcze ja w liceum byłam na profilu MatGeo, a teraz musiałam się uczyć fizjologii, anatomii. Teraz już jestem bardziej spokojna, bo został mi tylko jeden egzamin. Będę dzisiaj się do niego uczyć, więc idę do kawiarni. Kiedyś miałam takie coś, że po co iść do kawiarni się pouczyć, wydam tylko pieniądze i w ogóle bez sensu, jak mogę się pouczyć w domu. Ale zauważyłam, jak dużo radości mi to daje. Nie powinno się mieć wyrzutów sumienia, że robicie sobie prezent. Jeżeli macie taką możliwość, żeby codziennie pójść sobie na kawkę, tak dla samej siebie, bo to lubicie, to róbcie to bez wyrzutów sumienia. Wiadomo, czasem można się pouczyć w domu, czasem można iść do biblioteki, żeby nie wydawać tych pieniędzy, ale raz na jakiś czas można sobie na to pozwolić. Szczególnie, jeżeli to faktycznie wam pomaga. I jeszcze oprócz nauki w kawiarni mam dzisiaj wizytę u kosmetyczki, także dzisiaj
się tak na spokojnie, w ogóle cały tydzień mam taki właśnie self-care. Powoli, nigdzie się nie spieszę, nie robię nic na siłę, ale równocześnie jestem całkiem produktywna, takie mam wrażenie. Dla mnie ważnym czynnikiem jest właśnie organizacja czasu, bo można pogodzić naukę, chodzenie na jakieś zajęcia i równocześnie znaleźć czas na odpoczynek. Szczerze to lubię te poranki, kiedy jestem sama w domu i momentami mam takie coś, że chciałabym mieszkać sama, czuć taką wolność i to, że wszystko zależy od ciebie, ale totalnie mi się nie opłaca przeprowadzić z Gdańska do Gdańska, bo tutaj mam dobrą lokalizację, mam swój pokój, ale nie mówię, może w tym roku, za rok uda mi się coś ogarnąć, nie chcę zapeszać, ale bardzo lubię takie właśnie poranki, kiedy siedzę sama w domu. Mogę sobie puścić moją ulubioną muzykę, robić śniadanie i mieć takie dance party i mówiąc o śniadaniu będę właśnie sobie teraz robić. Myślę, że zrobię naleśniki wodą, sobie ich nie robiłam na śniadanie. Kocham śniadania, to jest moje ulubione posiłek w ciągu dnia. W tygodniu azjatyckim w Lidlu kupiłam taką pulpę z mango i będę robiła taki twarożek z mango. Mega fajny, mega słodki, polecam. Nie wiem jak wy, ale ja od zawsze jestem fanką Team Trójkąty, a nie Team Ruloniki w naleśnikach. Podłoga to moje ulubione stanowisko, żeby pokazywać wam hole. I przyszła mi paczka, z którą właśnie zaraz będę robić zdjęcia. Może kojarzycie, ale od ponad roku współpracuję z Holo Athletics i nawet nie wiecie jak się cieszę, że już tyle to trwa, bo te stroje od nich jakby są cały czas w tym samym stanie. I przytańczyłam w nich całego krakowiaka w walce na tańcu ludowym na studiach. Sprawdziły mi się super na pole dance, treningach w domu. Dostałam nowy kolorek, bo właśnie na dniach ma premierę kolor brązowy, taki hot chocolate. Wygląda taki czarny, ale jest to taki fajny hot chocolate. Taka gorzka czekolada. Mamy bajkery, taki top, rash guard i leginsy długie. Mega się jaram, porobię teraz fotki, nagram jakieś TikToki. Powiedzmy, że sobie tak chwilę popracuję, ale w opisie zostawię wam kod rabatowy, jakby ktoś chciał skorzystać, bo te stroje to jest cudeńko, cudeńko. Zaczęłam się lekko denerwować, bo za 20 minut będzie premiera mojego drugiego e-booka z makaronami. Pracowałam nad nim pół roku. Nie wywierałam na sobie presji, nie chciałam się nigdzie spieszyć, ale teraz to do mnie dochodzi, że udało mi się. I to jest dla mnie takie małe zwycięstwo, więc siadam, wszystko wystawię, popracuję i mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Miałam trochę problemu z wystawieniem e-booka, ale już wszystko jest okej. Można go zakupić, jestem teraz taka spokojna, bo naprawdę siedziałam nad tym trochę dłużej niż zaplanowałam. Teraz będę się zwijała do kawiarni, szybki fit check, czyli dzwony ze Stradivariusa, sweterek z H&M-u. Lek już trochę zeszły, ale spodziewałam się tego, no bo moje włosy tak kiepsko trzymają. Dzisiejsza pogoda to jest jakiś żart. Na zmianę świeci słońce, pada deszcz i wieje, więc nie da się normalnie funkcjonować i moja energia to jest jedna wielka sinusoida. Wróciłam do domu i będę robiła sobie obiad. Odkrycie z Lidla, part nie wiem który. Pita z Lidla, pierwszy raz będę ją sobie robić. Na początku podgrzeję w piekarniku i myślę, że zrobię ją z sałatą, papryką, pomidorkami, serem feta i kurczakiem. Tak trochę grecko, będę improwizować. Bardzo miło spędziłam czas na kawce, ale wiadomo, koniec końców mało co zrobiliśmy z nauki. Ale zawsze coś się przeczytało, coś weszło do głowy. Ale już jestem całkiem głodna. Słodka ta pita. I'm sailing. Mama ci robiła sobie tą pitę. Ja to zrobiłem. Okej, więc mamy tą pitę z serem feta, kurczakiem, sałatą, pomidorkami, papryką. Wygląda to całkiem fajnie, ale nie mam pojęcia jak będę to jadła. Spodziewam się, że może wyjść jedna wielka kraksa. Dobra jest ta pita. W sensie sama bułka jest dobra. Niam. Już widz. Mam taki rytuał, że na początku każdego miesiąca biorę mój pamiętnik i spisuję wszystkie moje cele, przemyślenia. Przy okazji też organizuję moje życie w Notion, w planerze. Zapisuję wszystkie najważniejsze wydarzenia, tak żeby trochę dostać tej motywacji. Bo kiedy mam na papierze wypisane moje cele, jakoś łatwiej mi jest się zabrać do tego. I naprawdę możecie sobie zapisywać wszystko, co chcecie. Najmniejsze cele, te większe, jakieś sprawdziany, lekarze, spotkania. Jak na przykład to, że chcecie iść na jakieś zajęcia w ciągu dnia. Nawet jeżeli to ma być jedno wydarzenie w ciągu dnia, tylko pójście na godzinne zajęcia, to i tak to zapisujecie.
zrobiliście, bo pod koniec dnia, kiedy będziecie mieli wrażenie, że nic nie zrobiliście, otworzycie swój pamiętnik, planer i będziecie mieli takie, jednak coś zrobiłam. Będziecie czuli taką satysfakcję i ja to robię dla dobrego samopoczucia, ale wiadomo, są takie dni, w których człowiek nie musi nic robić. Często o tym powtarzam, ale mam wrażenie, że za mało się o tym mówi i cały czas żyjemy w takiej presji, że każdy dzień ma być produktywny, a tak nie musi być. Ja teraz mam bardziej intensywny czas przez egzaminy, dlatego też jak zaplanuję sobie cały miesiąc, to usiądę do nauki i przeczytam jeszcze raz wszystkie notatki, ale też nie chcę zarywać nocek ani nic z tych rzeczy, bo bezpotrzebnie bym się stresowała. Tak to na spokojnie przeczytam sobie notatki, już dzisiaj nic nie będę robić. Na pewno jeszcze poczytam książkę, żeby tak się odstresować. Jedyne, o czym dzisiaj myślę, to ten egzamin z anatomii. Bardzo was za to przepraszam, że non-stop o nim mówię, ale wiecie, końcówka sesji, ostatni egzamin, nie chciałabym go poprawiać, chciałabym mieć już to wszystko za sobą, dlatego dzisiaj wyspałam się, mam godzinę 9:30, chwilę się porozciągałam dla takiego odstresowania, włączyłam sobie spokojną muzyczkę, trochę pomedytowałam i to pozwoliło mi oczyścić umysł, czuję się o wiele lepiej, chcę się pozytywnie nastawić na ten dzień, bo mindset gra ogromną rolę w egzaminach. Jeżeli uwierzymy w siebie, no to łatwiej będzie nam wszystko napisać. Takie ja mam podejście i w tym roku bardzo mi pomogło. Nieco się teraz ogarnę, przygotuję na egzamin, zrobię śniadanie, czekam jeszcze na kuriera i jakoś o 12 będę wychodzić z domu. Może jeszcze w pociągu przeczytam sobie notatki, ale to tyle, bo uczyłam się regularnie i trzeba uwierzyć w siebie. Troszkę mnie to niepokoi, że jestem taka spokojna. Napiszę na tyle, ile potrafię i zobaczymy. Nie wiem, czy się starzeje, czy coś, ale chciałabym się przygotować do słonych śniadań. Nie dlatego, że owsianki mi się znudziły, czy coś, tylko po prostu potrzebuję czegoś nowego w moim życiu. Zrobiłam sobie taką ciabatę, mamy troszynkę parmeńską, mozzarellę, szpinak i pomidorki. Ja jestem zdecydowanie team słodkie, ale to zawsze byłam team słodkie, ale jakoś mnie tak dzisiaj naszło. Kocham ciągnący się ser, szynkę parmeńską i pomidor, więc uważam to za śniadanie idealne. No. Moi mieli, to już jest ten czas, w którym będę wchodzić z domu na egzamin. Teraz się zaczęłam trochę stresować, ale jest okej. Będzie okej. Świeci słońce, dobra energia. Myślimy pozytywnie. Good vibes only. Po egzaminie i czekam na Nelę. Nie mam pojęcia, jak mi poszło. Wyniki będę miała na dniach i to będzie bardzo stresujący czas. Coś tam wiedziałam, coś tam postrzelałam, nie mówię, ale zszedł ze mnie taki cały stres. Koleżanka Nela zrezygnowała ze studiów, a ja przyszłam uczcić egzamin z anatomii. Vlogami mam taki problem, że nie wiem, ile mogę mówić, żeby ten filmik nie był za długi. A w sumie, jeżeli będzie dłuższy, to nic się nie stanie. No, ale skończyłam sesję dzisiaj. Oby. Czuję się taka zmęczona bardziej psychicznie niż fizycznie, bo ja wypadłam totalnie z tego rytmu szkolnego. Jednak jestem starsza. Już przeżyłam podstawówkę, gimnazjum i liceum i po prostu się wypaliłam w pewnym momencie, takie mam wrażenie. I w ostatnim czasie mój mindset zmienił się na takie coś, że nie muszę brać milion rzeczy naraz do roboty, nie muszę się nigdzie spieszyć, po co robić coś na siłę, jeżeli nie mam siły. Po prostu zrozumieć takie coś, że ja nie muszę być robotem. Ja byłam przyzwyczajona do takiego trybu życia, że wiecie, wstaję rano, idę do szkoły, lecę na trening, wieczorem odrabiam lekcje, jem kolację, obiad, idę spać. I teraz, kiedy nie mam tylu treningów, nie trenuję akrobatyki, nie jeżdżę na zawody, ciężko mi zrozumieć, że ja mogę odpocząć i mogę nic nie robić. I czuję, że jestem coraz bliżej znalezienia takiego balansu w życiu, bo jak widzicie, codziennie gdzieś wychodzę ze znajomymi, idę gdzieś na miasto na jedzonko, a równocześnie staram się, żeby moja dieta była zbilansowana, mam też czas dla siebie, na naukę, na treningi. I przy dobrej organizacji i takim podejściu, że co ma być, to będzie, nie planuję jakoś tak na dłuższą metę, tylko właśnie
właśnie tydzień po tygodniu. Dawno nie byłam tak szczęśliwa i wyświetliły mi się jakiś czas temu wspomnienia na Snapie, gdzie widzę, jak wyglądałam i przypominam sobie, jak się czułam, jak byłam zmęczona tymi studiami. I teraz patrzę na siebie i mam takie, jest lepiej i nie sądziłaś o tym. I Patrycja z 2022 na pewno byłaby za mnie dumna. Może i na YouTubie czy w social mediach było widać, że wszystko jest w porządku, bo jednak podróżowałam, robiłam dziarki w ogóle, ale nakładałam na siebie taką maskę. Tak, jestem strasznie zmęczona, już nie wiem, o czym mówię. Los actores firmaban autógrafos después de cada función. A mi antiguo coche le gustaba. Skończyłam właśnie hiszpański i powiem wam, że czuję mega progres, ponieważ mam jedną lekcję w tygodniu od jakichś 2-3 miesięcy. Kiedyś nie byłam w stanie powiedzieć nic po hiszpańsku, tak teraz mam i podstawowe zwroty i jakoś się umiem mniej więcej dogadać i jestem mega zadowolona z mojej korepetytorki, ale w tym roku w ogóle postanowiłam, że będę inwestować w siebie i samorozwój, nie tylko poprzez podróże, ale też inwestowanie w jakieś kursy czy lekcje online. Oprócz hiszpańskiego w tym roku szykuje mi się jeden taki fajny kurs, a mianowicie wreszcie będę robiła trenera personalnego i instruktora fitness, żeby mieć jakąś podstawę na przeszłość, żebym mogła nagrywać dla was treningi, wiedzieć, jak dokładnie buduje się plany treningowe i mega się cieszę, bo to jest początek jakiegoś takiego nowego rozdziału w moim życiu, ale równocześnie już szukam jakichś biletów na podróż. Teraz nie planuję żadnych podróży, bo tam, gdzie są tanie bilety, jest zimno, a zależy mi na tym, żeby było gdzieś ciepło. Inaczej się zwiedza, kiedy robi się szybko ciemno, a jednak jak już się gdzieś leci, warto wykorzystać ten czas w 100%. Takie spełnienie marzeń małej Paty, która mówiła, że będzie polską Pomelu Rave i małymi kroczkami właśnie robię wszystko, żeby to spełnić. Nie mam dzisiaj już żadnego zaliczenia, czuję się tak wolno. Zszedł ze mnie cały stres i nawet to, że nie mam oceny z tej anatomii, jakoś tak nic mi nie robi, jestem mega spokojna. Wreszcie mam czas, żeby wrócić do chirurgów, ale mamy 11, więc będę wychodzić z domu, bo muszę załatwić kilka spraw na mieście. Nie wierzę, że już jest piątek, weekendu początek. Babcie na świecie, zrobiliśmy tour po całym Gdańsku. Byliśmy w dwóch galeriach, w Biedronce, w Lidlu i w sumie tylko odebrałam jakieś paczki, kupiłam borówki, pudding proteinowy z Biedronki, because I'm Jim Świr, moją ulubioną herbatkę oraz dla takiego życiowego balansu. Ostatnio, szczerze mówiąc, zasada 80 na 20 zmieniła się na 60 na 40, bo więcej wychodzę na miasto, nie ograniczam się, pozwalam sobie jeść słodycze i w ogóle, bo wiem, że to się po jakimś czasie unormuje. W Lidlu znalazłam churrosy. Zrobię je sobie chyba za chwilę. Ja kocham churrosy, to jest mój ulubiony deser. To są takie na świeżo w piekarni. Spadał w ogóle tyle śniegu, że szok, nie spodziewałam się tego. Ale na 15 jestem umówiona z moją przyjaciółką, która wróciła z Erasmusa. Mega się za nią stęskniłam i bardzo się cieszę, że dzisiaj się widzimy. Idziemy też do kina. Nie wiem, czy mnie słychać, ale zamówiłam Kaciu i Pepe. Ewa zamówiła Pad Thaia i już jej przyszedł, ale sama musiała pójść na chwilę do sklepu. Thank you.